Witajcie. W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat, który jak widzę nie jest jakoś specjalnie popularny na YouTube. I chodzi mi o akwarystyczny YouTube. A tym tematem jest filmowanie akwarium. Wydawałoby się, że jest to tak proste, że nie trzeba niczego wiedzieć. Jeżeli już ktoś pyta o filmowanie akwarium, to raczej od strony sprzętowej, czyli jaka kamera, jaki aparat i czy wrzucone do akwarium przeżyją. Choć filmowanie akwarium nie wymaga skończenia wyższej szkoły filmowej, to jednak nadal rządzi się prawami, których można się tam nauczyć. Może nie cała wiedza filmowa jest do tego potrzebna, jak na przykład plany filmowe, bo one odnoszą się do ludzi i ich filmowania. Chodzi tu, warto wiedzieć, że przynajmniej wykorzystuje się panoramę jako jeden z planów filmowych. Nie mówię o zbliżeniach zoomem, bo za to zabijają w filmówce. Ale o tym będzie potem. Film akwarystyczny to nie Matrix, nie wymaga zaawansowanej technologii, trików filmowych i suto opłacanych aktorów. To tylko wy i wasz zbiornik. Dlatego, żeby zrozumieć, czemu do filmowania akwarium należy się jednak przykładać, trzeba sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Po co kręcimy taki film? Jeśli po to, by sprawdzić swój smartfon i jego możliwości, to już można ten mój film wyłączyć. Nie ma co dalej oglądać. Jeśli nie wiemy, o czym nakręcić film, a mamy kamerę i akurat wpadło nam w oko akwarium, to też wyłączamy migusiem ten filmik Mozarta. Natomiast, jeśli chcemy, żeby oprócz nas setki ludzi na całym świecie mogły zobaczyć nasz zbiornik i podzielić się z nami spostrzeżeniami, tak, wtedy oglądamy dalej. Kurczę, wszyscy wyłączyli? Nikt nie ogląda? Ale numer, no dobra. Zaryzykuję nawet dla jednego przypadkowego widza. Okej, kończąc to wprowadzenie do świątyni filmowej magii, ładnie to powiedziałem, będzie Oscar. Tak więc na zakończenie powiem, że filmy akwarystyczne należy kręcić tak samo, jakbyśmy je chcieli oglądać. Okej, zacznijmy od podstawowych zasad kręcenia filmu. Do zrobienia filmu potrzebujemy dwóch rzeczy, akwarium i kamery. Jeśli którejś z tych rzeczy nie mamy, należy uzupełnić ten brak. Po drugie, żeby nakręcić nasz zbiornik, należy go przygotować. Nie chodzi mi o chowanie filtrów i grzałek. To nie zdjęcia do konkursu. Przygotowanie do filmowania zbiornika polega na starciu wszelkich zanieczyszczeń od wewnętrznej strony akwarium, glonów, osadów, paprochów, a czasami wygonieniu ślimaków. I po drugie, wymyciu zewnętrznej strony szyby, aby usunąć zabrudzenia, ślady palców włamywacza lub własnych dzieci i tłustych smug z akwarium. Sposobów jest kilka. Ja wykonuję to płynem do szyb, wycieram do sucha ręcznikiem, a potem przecieram szkło też ręcznikiem, ale papierowym. Czy tak przygotowany zbiornik możemy już filmować? Teoretycznie tak. Musimy jednak pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, najlepiej filmować akwarium w godzinach późnowieczornych. Dlaczego? Ponieważ możemy spowodować, że akwarium będzie jedynym źródłem światła w pomieszczeniu. Najczęstszym błędem jest kręcenie filmu przy świetle słonecznym walącym przez okna do pokoju. Wtedy na szybie naszego akwarium odbije się wszystko, co mamy za plecami. No i my się odbijemy. I odbije się wychodzący z szafy sąsiad. Dlatego podczas kręcenia filmu najlepiej, kiedy będzie już ciemno na dworze. Okno będzie zasłonięte i powyłączane wszelkie źródła światła, które są za nami. Lampy, żyrandole, monitory i telewizory. Po drugie, jeżeli razem z filmem nagrywamy też głos, to należy pamiętać, że jeśli nie używamy żadnego mikrofonu zewnętrznego, to obiekt, do którego mówimy, znajduje się w kamerze, a nie kilometr od niej. Jeśli odwracamy głowę w bok, to głos rozchodzi się zupełnie inaczej niż kiedy mówimy do przodu czy do tyłu kamery. A jeszcze inaczej, kiedy zupełnie bez sensu postanowimy być obróceni plecami do kamery, będąc jednocześnie za nią. To częsty błąd przy nagrywaniu. Warto o nim pamiętać, bo potem często film trwający ładnych kilka minut może być do wyrzucenia właśnie ze względu na to, że nic albo prawie nic nie słychać. A powiedzenie sobie, że jak się wsłuchają, to pewnie zrozumieją, co szepczemy z drugiego pokoju, jest dość złudne i dostaniemy w komentarzach niezłe joby. Po trzecie, wracając jeszcze do światła, nawet kiedy wszelkie światła są powyłączane, możemy trafić w czasie kręcenia na taki moment, kiedy zauważymy, że zbliżona do szyby kamera odbija się w szkle akwarium. Odbicie to spowodowane jest już samym oświetleniem zbiornika. Żeby ominąć ten błąd, należy pod takim kątem i z takiej odległości kręcić, aby tego uniknąć. Najlepiej przed kręceniem znaleźć tą odległość, gdzie następuje odbicie i ją omijać. Generalnie istnieją dwie metody kręcenia filmu akwarystycznego.
przy użyciu własnej ręki lub przy użyciu statywu. Ja jeszcze kręcę filmy trzymając kamerę zębami, ale nie polecam tego sposobu, bo bateria nie jest najsmaczniejsza. Po pierwsze, kręcenie z ręki. Metoda najprostsza, aczkolwiek niepolecana dla osób chorujących na zespół niespokojnych rąk, będących na etapie delirium tremens, czy też posiadających zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi, czyli ADHD. Podstawową zasadą kręcenia filmu jest zachowanie stabilności obrazu. Dlaczego? Bo film akwarystyczny to nie Blair Witch Project. Latanie z kamerą jak kot z pęcherzem może być fajne tylko dla kręcącego film. Dla widza będzie po prostu wkurzające. Nie ma stabilnych rąk, są tylko mniej lub bardziej drżące. Żeby jak najbardziej te drgania ograniczyć, po pierwsze należy jak najwięcej trenować. I nie w ten sposób, jak myślicie, świntuchy. Trzeba dużo kręcić, starając się zachować stabilność ruchów kamery. Po drugie, kręcąc z ręki należy starać się wyszukiwać jak najwięcej możliwości podparcia dłoni lub ramienia. Nawet ręka oparta na własnym kolanie będzie stabilniejsza niż wisząca w powietrzu. No i po trzecie, jeśli już żadnego podparcia nie da się znaleźć, należy kręcić krótkie ujęcia, a nie półgodzinne epopeje. W krótkich ujęciach ręka się tak nie męczy, można pokazać dany obiekt z kilku stron i zdynamizować nasz film. Ale też bez przesady, bo dwusekundowe ujęcia są fajne w wideoklipach, a nie w filmie o akwarium. Kręcenie ze statywu. Statyw stabilizuje obraz kamery. Jeśli tylko nie trafi nam się trzęsienie ziemi, to obraz będzie stabilny. Dzięki statywowi możemy wykonywać ujęcia, które są bardzo trudne do zrobienia z ręki lub wręcz niemożliwe z zachowaniem stabilności. Obydwie metody kręcenia można połączyć w filmie ze sobą, co może go znacznie uatrakcyjnić. Uatrakcyjnianie zaś filmu przy pomocy użycia zoomu, szczególnie robionego niewprawnie, jest bardzo dyskusyjne. Lepiej jakiś obiekt sfilmować z bliższej odległości, niż filmować go z dalszej i używać zoomu. A tak jak powiedziałem, jeszcze do tego niewprawny zoom może doprowadzić widza do białej gorączki. Brak płynności zoomu, jego skoki, jak i tracenie ostrości całkowicie przez nas niezamierzone jest wręcz niedopuszczalne. A zoom robiony z ręki powinien być karany wygnaniem do Korei Północnej. Filmy akwarystyczne kręcone na potrzeby YouTube zazwyczaj przybierają dwie formy. Film w postaci jednego statycznego ujęcia pokazującego cały zbiornik i do tego narracja filmującego lub film składający się z wielu ujęć z narracją na żywo lub też z głosem podkładanym w postprodukcji i filmem klejonym w programie do obróbki wideo. Pierwszy z tych sposobów wydaje się być prostszy. Niemniej choć zdjęcia są łatwe, to narracja trwająca przez kilka minut musi być na tyle dobra, żeby zatrzymać widza znudzonego po kilku chwilach tym samym obrazem. Niewielu osobom się to udaje, a tych, którym się udaje, ja osobiście podziwiam. Do tego szczególnie przy pierwszych filmach dochodzi stres, bo w końcu gadanie do kamery jest podobne do gadania do samego siebie, a nie zawsze jesteśmy w stanie sensownie mówić przez kilka minut. Dlatego w takim wypadku warto sobie wcześniej napisać scenariusz naszego filmu, wypunktować najważniejsze kwestie, które chcemy poruszyć, żeby uniknąć jąkania się i powtarzania tego samego 100 razy. To naprawdę pomaga, a nie wymaga jakiejś nadludzkiej techniki. Składanie filmu z kawałków też nie wymaga nadludzkiej wiedzy. Jest mnóstwo profesjonalnych, jak i darmowych programów, w których można swój film obrabiać. Film o akwarium to nie jest hollywoodzka produkcja, nie wymaga komputera graficznego, green screena i w roli głównej Karolaka, który jak wiadomo bierze każdą rolę. Niestety, ta druga metoda wymaga jednak sporo czasu, trochę wiedzy, jak i wytrwałości. Wielu się zapyta, czy warto. No jak nie szanujesz swoich widzów, to nie warto. Nie zawsze film wymaga narracji, często wystarczy tylko podkład muzyczny. Dlaczego podkład, a nie naturalne odgłosy wydawane przez filmującego, jego rodzinę, kota i pijanego sąsiada za ścianą? Bo nikogo to nie interesuje. Pokazujesz akwarium, to je pokazuj. A jeśli w tym samym czasie w twoim domu jest hałas, to warto pomyśleć o wycięciu oryginalnego głosu i podłożeniu chociażby dźwięku strumyka. To naprawdę nie jest trudne, ale warto się tego nauczyć, aby film był atrakcyjny. Mam nadzieję, że film ten przynajmniej trochę przybliży Wam teorię tworzenia arcydzieła akwarystycznego i że wyeliminujecie popełniane przez siebie błędy już w praktyce. A komu się nie będzie chciało? Trudno. Widzowie weryfikują lenistwo YouTube'owych filmowców. Natomiast doceniają wiedzę i kreatywność. Nie chcesz się rozwijać? Odpadasz. Czego nikomu nie życzę.